when spite and sorrow are harvested to feed the planet. La 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 la, dzień dobry, la 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 la. La, Final Fantasy 7 Rebirth. Tu się coś dzieje, nie wiem co. No mam iść tam. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Wiecie gdzie idziemy, wiecie co robimy, wiecie w co gramy, wszystko widać, wszystko jest jasne, wszystko jest piękne. No bo to final. Odkrywamy sobie mapkę powoli. Tu będzie przejście jakieś na... No mostek, no taki jak myślałem. Tu nie skoczę, a skoczę jednak. Kto jest mistrzuniem? Kto jest mistrzuniem? Ja. Zbieramy wszystko po drodze. Ja podejrzewam, że tutaj jest mnóstwo rzeczy, no takich, których nie możemy wykorzystać, których... Na przykład ten młyn, czekajcie. No wiecie, chcę chociaż część trochę poodkrywać. Ja jestem jak dziecko, które chłonie to po prostu, nie? Które chłonie ten świat. Chłonie to wszystko tak, jakby to było pierwszy raz, nie? Chyba naprawdę nic nie ma. No nic to. No jesteśmy tu, idziemy w stronę farmy. Zanim tam dojdziemy, jednak widzę jakiś tutaj silos. Bardzo mało jest encounters z przeciwnikami. Spotkań, no tak zwanych. Po polsku. A to co? Nie wiem co to, ale warto to sprawdzić. Nie, naprawdę jest bardzo mało tych spotkań. Myślę, że będzie ich dużo więcej. Do tego. Spinwolf. Aha. No stagger to ja wiem. O kurwa, jak nie wyszło. Przesadziłem trochę z tym. Fajnie, że drużyna jest cała, że całą ją widać. Ale dobra, zerknijmy sobie co to jest. Dobrze, że teraz na mapie są napisane te rzeczy. Wtedy chyba też były. Słuchajcie, nie wiem co to jest. Wygląda jakbym miał móc to uruchomić. Aczkolwiek to pewnie przyjdzie z czasem, co? Moogle medale. No chyba jednak tak, nie? No szkoda, bo wygląda jakby naprawdę coś tu trzeba było przycisnąć. Ale zobaczmy, co się na mapie pojawiło. Nic się na mapie nie pojawiło. O, a czy ja mogę tutaj na przykład dropnąć pina? Aha, tylko jednego. To kurwa bez sensu, nie? No bez sensu, że tylko jednego, że nie mogę sobie całej mapy... No przecież to jest gigantyczne, całą mapę bym sobie pinami zajebał i bym wtedy wiedział mniej więcej co i jak, nie? Dobra, co to jest za ławeczka? Czy ja wiem, że tam mamy nie iść na razie, ale czy to jest taka ławeczka do odpoczynku służąca? Aha, resting czegoś. Aha, jeżeli bym poduszki użył, to wtedy mogę... Nie potrzebujemy. Wtedy możemy odnowić sobie HP, MP i tak dalej, nie? Wiecie o to chodzi. Dobra, o. O Jezus, tych skurwysynów pamiętam! Oni byli właśnie często z szokobosami. Mam ich atakować, czy nie? O ty kurwa. Burn.
Sama mi się włącza, naprawdę? Nie no, bez sensu. No i rozjebani, ładnie. No dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj wilki. Ten Spin Wolf. Ja widzę, że tu jest ta. Ten sam on bardzo chce się włączyć, nie? A Barret tam strzela w ogóle z tyłu, kurwa. Nie ma co samonu używać, nie? Na takich leszczy. W głowie się nie mieści. Ilu tu jest leszczy? Koniec opowieści. Mogł medal, potem będę za te medale kupował od tych chujków. Manifestation of Planet's Blessing. No to nie wiedzę. No tak, mam cały czas, wiecie, taką potrzebę eksploracji, że myślę sobie, a tu wejdę i tu wejdę, a tu się okazuje, że wcale się nie wchodzi na te rzeczy na przykład. Tu nie przejdziemy, tu też nie ma co. Dobra, no trzeba tam się udać. Bo jak to na mapie wygląda? Jesteśmy tu. Tu jest domek, chatynka jakaś. No to po prostu chatynka. No ludzie tu kurwa mieszkają, są krowy, nie? Właśnie coś rozpierdalam tutaj. No sobie są, kurwa żyją. Nikt nic nie robi, nikt nic nie mówi. Tam była tylko jedna farma tych szokobosów i to było też takie w sumie... Znaczy chciałem powiedzieć pojebane, no ale bez przesady też. Ether Onion. No tak, skąd się muszą brać te kurwa rzeczy? Jezu, jak mi się sikać chce, słuchajcie, ale... Ale nie chcę odrywać się od tego, nie? Ci nic. Ci nic, cała farma tutaj jest ludzi, którzy mieszkają. No dobra, no wiadomo, że to wyglądało inaczej wtedy, nie? A farma Szokobos jest pewnie tam, gdzie są te wiatraki. No dobra, tutaj nikt nic nie, ani nie mówi, ani nic nie robi. Potworów żadnych nie ma. Chodźmy zatem tutaj. To wygląda trochę jak ruina, no. Windmill Settlement. Nie da się ukryć, że nie wygląda to, kurwa, najlepiej na świecie. Ale no, ktoś tu, kurwa, jest. Przebywa. Nie zwraca nam uwagi. No, to se wszedłem. No i kurwa, gdzie ja mam iść? Aha, nie, mam tu iść, dobra. Czyli to jest... Po coś konkretnego? Nie wiem, nie wiem czemu mnie tutaj... Myślałem, że tu jest ta farma, nie? Ale najwyraźniej nie! No najwyraźniej po co? Po co miałaby być tutaj, kurwa? Dobra, farma jest tu. A to jest co? No to się nazywa Windmill Settlement. No słuchajcie, dzisiaj takie zwiedzanko bardziej, nie? Króliczki, kurwa, te mnie nie atakują. Tam coś jest. Po drugiej stronie. Zobaczmy sobie mapę, no bo... Mamy tu Grasslands, nie? Tu był Midgar, tu było Calm, nie? Teoretycznie farma była tutaj. Tu było coś, przejście. I tutaj była pustynia taka, przez którą trzeba było się przejebać, bo był Midgar Zolom, takie coś było, taki, no taki potwór. I wtedy jak się przejebaliśmy, to potem był Fort Condor i Junon po drugiej stronie. Nie wiem jak to tutaj działa, no zapewne inaczej, nie? A to też dobrze, no wiadomo, że fajnie jest coś nowego też poznać. No dobra, tutaj coś będzie więcej, nie? To make sure they've got plenty to eat. Need to be nice and plump.
What the fuck is this? Aha. Dobra. Mhm. Dobra, to co możemy? Red. Też Wind Magic. Max HP up. Też Max HP up. MP3. Aha, ta, dobra. Musiałbym najpierw tu. Co ona tu ma? Jetstream. Proszę bardzo. Barret. Też o 5. Możemy pójść w to. A ona może pójść w to. Dobra. Pójdziemy u niej w to. Dobra, tak rozwijamy postać. Tu możemy kupić coś. No domyślam się. Dobra, czekajcie. Kaszyn. Jedna jest taniej. Aha. A nie, kurwa. Myślę sobie, że ja nic nie kupiłem. Sobie przypomniałem, że kupiłem przecież. Kurwa, ta Steel Materia by się przydała ostatecznie. Co mogę sprzedać? Nic specjalnego, dobra. Ale siądźmy na chwilę, odpocznijmy. Fully restored, fajnie, fajnie. No tak, z nią czy z nim? Z nim. No nic więcej tu nie ma. Ja tu nie widzę w ogóle chocobossów. No ale okej. Okay. You'd be the Avalanche, folks. Tak, to my. It's okay, I'm on your side. Heard you be heading my way. Tak jest. You're safe here, but not for long. By the sound of it, Shinra's leaving no stone unturned. Might want to hole up at the old dock out by the swamp. I'd wager Shinra's forgotten it's even there. Swamp. Abandoned dock. What? No dobra, tam muszę pójść. Tylko tu w międzyczasie jest kurwa tyle tych rzeczy. Dobra, chodźcie. Tu najpierw. Przejdziemy się po prostu tam. Tędy? Można pójść tędy, ale niekoniecznie. Dobra, tu też coś jest. Oliver's Farm. Farma śmierdzi. Śmierdzi, śmierdzi, strasznie śmierdzi. Tam jest mostek, przejdziemy przez niego. No lejmy chyba te słonie, kurwa. Czekajcie, tu jest coś ciekawego niebieskiego. Nie, to jest nieprzystane. Co, pomóc. Bill, Szoko Bill, tak. Oh, fancy meeting you here. Thanks again for the right to call. Okej. It's the least I could do for two such lovely young ladies. But I do believe I neglected to introduce myself. Jezu, nie pamiętam go z tego. And you can count on me for a lift anytime. No, Szoko Bill. Today, that is. Pray the old dude's pulled up lame. Sorry about that. No biggie. We're enjoying the fresh air. Thanks, though. You, know someplace we can hunker down? Hunker down, you say? Oh. I'd almost forgotten what it was like to be young and in love. Y'all just head straight that away toward the swamplands. You'll find an abandoned building by the dock. I guarantee no one will bother you there. No, tak, no. Swing by the ranch once you're done with whatever you got going on. Swing, swing. Ja oczywiście jestem z tych, kurwa, co to idą na te eksploracje jak pojebani, nie? No w przypadku takiej gry to jest dla mnie mus, nie? Let's find out.
kurwa. Dobra, słuchajcie, wrócimy się, bo tam jest za dużo rzeczy, które najprawdopodobniej okażą się, że ja tam nie muszę, znaczy w sensie, że ja tam dojdę prędzej czy później, ale przyjdę tam i tam nie będzie nic do zrobienia, nic się nie będzie dało zrobić i później i tak będę musiał tam pójść, nie? Więc eksploracja oczywiście, ale z głową. Dobra, zmieniliśmy party. Kurwa, z nikim nie mogę synergii zrobić. No i załatwieni, Grassland Wolf. Nie wiem, czy idziemy na skróty, czy idziemy tymi chaszczami. Chodźmy chaszczami. Idziemy na skróty. Ciągniemy. Okej. Tak jest! No pewnie, że no wonder, kurwa. Jesteśmy dojebani, no to wygraliśmy. No walki mają tutaj zdwojoną siłę niż w poprzedniej części. Should we be worried about those things? We're fine. How can you be so sure? Because I've read the field guide. Like any good soldier, local wildlife will only attack while on the hunt or in defense of their territory. Fiends, on the other hand, attack without reason. If they're attacking, jaki mądry. What is it that? Too bad. That's that. It's on you. Guess it's my turn. Suck it. Suck on this. Damn it. You need a blade. I have it. So keep it up. You're not pressured. Under pressure! Level up jeszcze? Kurwa, zajebiście! Dobra, sprawdźmy sobie te ruinki. Czy tu coś ciekawego jest? Nie wiem, wygląda na to, że to są tylko... Ała, 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 coś mi kuje wokół, ała. Już przestało. Nie, jeszcze kuję. Kurwa, mam wrażenie, jakbym grał w Elden Ring, nie? I tu zaraz jest jakieś zejście do podziemia. Totalnie tak, nic nie ma a propos tych ruin. A dojdźmy do samego końca, żeby już sobie odkryć tę mapę i mieć to w dupie. Tam jest droga jakaś, która prowadzi chuj wie gdzie, proszę państwa. Tam jest jakiś mur i tak dalej. Dobra, sobie to później sprawdzimy, no teraz nie ma co. Generalnie ja nie jestem fanem open worldów, jak dobrze wiecie, ale... A coś mnie dalej kuje. Ale, słuchajcie, to jest Final Fantasy VII, więc to jest... No kurwa, moja ukochana... Kurwa, powiedziałem? Moja ukochana gra wszechczasów, dlatego tutaj jednak kładę duży nacisk na te eksploracje, żeby sobie zobaczyć, co oni tutaj dobudowali. No bo zmienili bardzo dużo w stosunku do oryginału, nie? Wreszcie 180 metrów. Rzeczywiście zaczyna się bagniście, kurwa, muszę przyznać. Gęsty las. Znaczy, no właśnie nie gęsty, rzadki. Ale przez to, że zrobiło się tak... Wow, jak fajnie muzyka się wyłączyła, jak się zmieniła. Sugerując, że to tu już. Fajne! Podoba mi się.
Dobra, bagno. Bagno! No, kurde, tego, miał pana, kurde. Bagno! No szoko, bo ręcz, no bo, o, 1500 drill? Proszę, proszę. Wow, a tam góry, kurwa, ze szczytami ośnieżonymi. No nie ma, nie ma. Looks like an old Republic landing. Could borrow a boat, make our way across. Then head on through the mines and keep going till we hit Juno. No tak, to by się zgadzało. Why not? You'd trust these rotting hulks? No nie wierzę, szczerze mówiąc. I mean, we could. Let's not. Then maybe we swim it. Mhm. Po kurwa bagnie. This swamp is home to the deadly Midgard Stormer. Beware. Okej, okay, czyli bagna zamiast. No tam to też to były w sumie ruchome piaski. We'll see you safely past being nothing if not fast. So just give Bill the word and he'll pick you out. A bird. Well, can we rent some birds? Can we? No tak, wtedy wystarczył jeden szokoboz, żeby przetransportować nas. I tam znajdowaliśmy pierwszą materię, bo do tej pory nie było żadnej materii. Czyli przyszliśmy tu po to, żeby pójść na szokobo ręcz, kurwa, tylko? Gadem, jak głupio. A nie da się tam tak wejść, żeby sobie... Chocobos first, remember? No szkoda, chciałem zobaczyć, czy Midgar z Olą wyjdzie, bo Midgar z Olą, no bo generalnie my nie walczyliśmy z tym Midgar z Olomem, to na tym to polegało właśnie, że spierdalało mu się tym szokobosem i dzięki temu on cię nie znajdywał i cię nie zabijał, a mógł to zrobić, nie? Mógł cię znaleźć i cię zajebać. Znaczy, od razu cię łapał, nie dało się, bez szokobosa nie dało się przejść tam, nie? A Midgar z Olą był wtedy, nie miałeś najmniejszych szans, żeby z nim wygrać. On miał jakiś enemy summon materia, taką mocną, no... O, ja was znam, chujki! Okay. Się nie da tam. Oni byli pojebani, oni... W sensie te wiewiórki, kurwa, z podziemia, nie? Te... Trochę wiewiórki, trochę krety były pojebane. Mogę jakiś summon? Jaki? A kurwa, rzućmy, chcę zobaczyć. Leviathan. Ja wiem, że tam niepotrzebny on jest całkowicie, ale... Some financing for a brief period. Tyle. Nie, dobra, jeszcze jest. Tifa będzie miała. No i chuj! I tyle z Samona. Ja wiem, niepotrzebnie go przywoływałem, ale chciałem po prostu go zobaczyć, no. Wiecie, jaki jest. Na kurwa wiewiórki jakieś z podziemi. Samona, Lewajatana! No i właśnie, i do tej pory nie było Samonów żadnych, nie? Był, jak się wyszło z Midgaru, dopiero kiedy się pojawiłeś na Chocobo Farm. Właśnie Chocobo Ranch, to wtedy się pojawiały pierwsze samony. Znaczy pierwsze samony, pierwszy samon, konkretnie Chocomog. Wtedy był, trzeba było zatańczyć przed jednym szokobosem. Jego taniec i wtedy się dostawało. I to było takie what the fuck, nie? I nie wiedziałeś, że to jest nawet taki typ samon, w ogóle nie wiedziałeś, o co chodzi, czemu samon, czego to dotyczy w ogóle i tak dalej. No a potem się zbierało, potem kolejny był chyba Ifrit, Shiva,
No i podejrzewam, że Ramuch, nie? Ramucha nawet pamiętam, gdzie można było dostać. Można było go dostać, jak się brało udział w wyścigach szokobosów. Ale to, jak się dostać do wyścigów szokobosów, to wam nie powiem. Znaczy, w sensie, na pewno tutaj będzie inaczej. A nie chcę wam też spoilerować, na razie sobie idźmy spokojnie. Spoilery będą się pojawiały, tak wiecie, tuż przed samym wydarzeniem, które miałoby mieć miejsce. Albo jak, znaczy jak będzie to wydarzenie, no to wam wtedy powiem, jak było w poprzedniej części. Lub jak widzę, że już na pewno nie będzie tak jak w tamtym wydarzeniu. No i muzyczka się zmienia. Dzień dobry, szokobosy! Welcome! And welcome to my humble ranch. Managed to get your truck fixed? Indeed I did. You must have been szybko, my lucky kurwa, to charms. Zrobiłeś. She started up right after you left. Okay. Anywho, what can I do you for? You in the market for some fine feathered friends by any chance? Są szokobosy. Are we ever? Need them to get through the swamplands. Then you have come to the right place. No tak, trzeba było kupić szokobolur. Back in the day, we had Republic ferries to get us from A to B, but now they're nothing but driftwood, sadly. We got the next best thing, though, chocobos. To them, a bottomless bog's no worse than a kiddie pool. Now, ladies, you're probably wondering, what gives these birds the power to glide across swamps with ease? Would you believe that their fluffy feathers give them the buoyancy to float, while their limber legs can outrun a motorboat? Not even the dreaded Midgard Sormer, one of the fastest fiends around, Midgard Zolom, tam to się nazywał. Wow. But you don't need convincing. You just need pointing to a hard-working chocobo. No dobra. Nature's two-legged limousine. So, can we rent some? Sure can. Ale my grandson Billy's in the stable over yonder. He'll help you out. Mogę pogadać z tymi szokobosami? Nie. Nie chcę się przejść tutaj, zobaczyć czy... Aha, no widzicie, tu jest coś do kupienia na przykład. Jakiś ten jest na kuszyn. Jeszcze na coś, aha. O, Steel Materia. Idealnie. To chciałem kupić. Co jeszcze moglibyśmy kupić? Phoenix Down, takie dwa by się przydały jeszcze. To wygląda jak naprawdę dildo, nie? Odpocznijmy na chwilę. Dobra. Tifa. Electric Impulse. Iron Defense. Wszystkie takie same, nie? Mam wrażenie. Dobra. Patyki, patyki, patyki. Zobaczyć, co to za wieża. No idziemy do Szokobiliego. Szokobili, Szokobili. Patrzcie, tu też jest coś, co można nacisnąć, nie? I to też zadziała. Nie wiem, na jakiej zasadzie to jest, no ale to też zadziała zapewne. Czy to nie jest tak jak w Far Cry'u, że wchodziło się, wspinało się na te gówna po to, żeby potem, co, mapę odblokować bardziej? No nie, no bez sensu. No jest i Szokobili, dobra. Need some chocobos to cross the swamp. I'm sorry, Pops, but you're out of luck. Pops? Got no more birds. Last one went this morning. Could have fooled me, kid. These are spoken for. That or they're not fit for riding. But I can see you're in a bind, so I'll bump you up the list. For a price, of course. Which is? 10 grand each. Co kurwa? The thing is, we don't have that kind of money.
Nie no, mamy trochę. Na nie 10 tysięcy. Bym pochodził, to bym zebrał, nie? Only cost you a grand. Is what a scoundrel might say. But I wouldn't dream of distressing y'all further. Just so happens one of our birds ran off the other day. Wild thing, but still a fine chocobo. If you can manage to find and catch him, then he's yours, free of charge. No, ale jak mam go złapać? Wtedy miałem chocobolur, materię. Name's Pico, the hardest headed bird you'll ever meet, by far. And he's the spitting image of Pops here. You can start by looking for his tracks. Find those, and you're sure to find the feet that made him. Now, wild chocobos can be a bit skittish around people. But if you play it cool and creep up real quiet-like, you'll wrangle him no problem. I think we can do that. Thanks. And one last thing. No. This info comes free of charge, provided you promise to stop by our shop. Speak to Chloe back there. She'll sell you whatever you need. Kid's a born businessman. If y'all can catch our runaway and get his butt back here, riding and rearing lessons are on me. Okay. Czyli nie potrzebuję tego, ale potrzebowałbym, wiecie co, materię. Tylko komu ją dać? Jemu możemy dać. Wiesz, jest to śmieszna materia trochę jednak. Będzie to steel materia. Jak dla kogoś, kto ma łapy, kurwa. Jesteśmy... Właściwie to nie. In the wild, they're much gonna have to be real quiet on the. Aha. No ślady, to wiem. Start by looking for. Good luck wrangling Pico. Co ja miałbym od niej kupić? O. Timeless Rod. No dobra, i co ta Timeless Rod robi? Nie i ten. O, ale coś mogę zrobić. Smelling Souls nie mamy żadnych. No proszę. Mist Potion. Jaką mist też żadnego. No dobra, ale potrzebujemy to, żeby expa mieć lepszego, nie? Dobra, już nic nie możemy zrobić. Czekajcie, bo chciałem Material and Equipment i ona ma Guard Stick, a może mieć Timeless Rod, która jest dużo fajniejsza. Proszę bardzo. Ale musimy ją w takim razie upgrade weapons, nie? Timeless Rod. I tutaj dajemy set weapon skill, nie? Skomplikowane to wszystko, ale sami widzicie, jest jak jest. Sorry about my brother. He's just doing his job, I suppose, but he's been a real pain about it ever since our parents left. Say, are you guys from Midgard? Yeah, the Undercity. Then do you happen to know Chocobo Sam? Chocobo Sam? Not very well, but... Ach yeah, tak, rzeczywiście był taki. Ja go znam, robiłem dla niego misję przecież. Why do you ask? I was thinking about reaching out. It's his fault mom and dad are gone, so... Oh. Chloe, that's none of these good folks' business. But they could help. Don't tell anyone what she told you. Sam's one of the biggest names in the business. If he gets wind of that story, our ranch is done for. Don't worry. Your secret's safe with us. I promise. Oh, take these greens. You can give them to Pico when you find him. They were always his favorite treat, you see. Maybe he'll come back once he's had a taste. Right. Should probably sell you stuff, huh? Billy will throw a fit if I don't at least try to get you to spend a few gil. Also, if you have any golden plumes on you, I can... So be sure nie to mam chyba golden plumes, chociaż chuj wie. You do. Bye. Aż. Po co mi te rzeczy są, kurwa? Trade. Aha, to dla szokobosów, nie? I hope Pico doesn't give you all too much trouble. Mhm. Dla tatusia Muggle Medal. Dobra, chodźmy, złapiemy tego kurwa szokobosa.
nic dla mnie nie masz? Żadnej materii, niczego? You mean Pico? Let's try looking for some tracks. Tu są chyba, dobrze? Patrzę. Tak. Dobrze, szedł po kurwa utarty, znaczy w sensie po błocie, nie? Po miękkim. Gdyby szedł po twardym, to bym kurwa nie znalazł tych traków. Jest tam. Bingo. Yeah! Come on, y'all! Let's go bag us a chocobo! Pegas? O kurwa. No dobra, to już wiem, że to ten. Keep it down. When you're on the hunt, you don't want to startle your... Hey, you know we're not here to kill him, right? Yeah. Ja pierdolę. No retry, retry. Jak się rzuca tymi kamieniami? Ten chuj mnie zauważy, co? Jest. Mam go. Mam kuraka. Two golden plums. No i co teraz? Damy mu to? To do jedzenia? Party level. Gizel greens. You know, they are kind of similar. Totally. Obraził się, Cloud. What does he want now? More. Do you think maybe he's still hungry? Sorry, that's all the food we had. But you know where there's more? Bill's place. To the ranch it is then. Come on. No idziemy, idziemy. A tam te spierdoliły? Cześć chłopaki. Ale dziwny ten, dziwna ta muzyczka. Taka, no zniekształcona bardzo, nie? Kentucky Fried Chocobo z Louisiany! Polskie ulice, czarne fury, białe damy. Dobra, czy jak wrócę, czy coś tu się stało, coś się zmieniło? Ktoś ochujał, komuś się krzywda stała, nie. Taste of home. Smak domu. Co znalazłeś u niego? Once he's out his fill, though, I'm sure he'll come around to the idea, if we ask him nice. Ain't that right? I'll need to prep his gear and all that, so why don't you wait outside? Mm-hmm. Hey, Cloud! Kto mnie wołał? A to ten, pojeb! Hey there. What a pleasant surprise. Chadley, właśnie. On jest od Samonów. You
do remember me, don't you? Yeah. I knew you would. No, kurwa, jak mam cię nie pamiętać? It was an absolute pleasure working with you in Midgar. Thank you again. Your invaluable intel allowed me to create so much material. No i ja też dlatego właśnie robię te asety, nie? Detecting internal monologue. The hell's this weirdo doing here? I was piękna paszka. Professor Hojo, you know. Though your thoughts could be read by any cyborg. But to answer your question, I took a page out of your book and skipped town. Now, the whole world's my laboratory. No to fajnie. Speaking of which, I have a favor to ask, if it's not too much trouble. No mam ci dostarczać intel cały czas. That's the cloud I know. Always eager to get on with it. But yes, though I'd like you to activate some Remna Wave towers first. They were originally constructed by the Republic of Junon, but were claimed by Shinra after the war. Since which time they've sat idle and untouched, just waiting for someone to put them to good use. The more towers you activate around the world, the more my processing power will grow. As will the area I can survey. No to fajnie, kurwa. I might even be able to construct a communications network independent of Shinra. Czemu wcześniej nie mogłem tego zrobić? How did that sound? You'd not only be helping me, but yourselves as well. Oni nie są zainteresowani. Wonderful. I thought you might say something like that. Let's get started then. See that tower? No wiem, kurwa. Sam też mógłby się uruchomić. And this will activate it. Chad module. As the tower is close by, allow me to accompany you. Here we are. To korzysta z mako energii, nie? A może dzięki temu będę wiedział, co gdzie jest. Activation confirmed. Initiating preliminary scan of the grasslands. I'll ascertain the locations of fiends and natural resources. O! To mi się podoba. I have devised a new name for this type of research. No. I call it World Intel. No dobra. Wszystko rozumiem. Będę No research partners, dobra. Anything to ask? Developing materials. Co tam? No to, to wszystko. Remwave towers. These communications they scan for all matter, which in turn reveal mirrors such as long forgotten. Should you happen to stumble across a tower, I must urge you to. Do you happen to have any? The combat simulator, no tak, tam był combat simulator. Wtedy mogłem walczyć z tymi, nie? Z materiami, w sensie z samonami. Dobra, specific intel related task. Lifespring service? Simply put, lifesprings are formed when the life Shinra, the volume of Mako that can but to us, they are in order to tap these precious reserves, however, if you still have questions about world. Combat assignments. While it is normal for creatures to adapt to their, I would like you to track down and eliminate these creatures if you still have questions about crystal analysis. In certain remote, though the knowledge one subject is a particular, if you would analyze summons. The crystals in my stead, thus I can aha, use okay. It to if you still have questions. No i dobra, proto. Yes, I detected some strange energy current theory is that they emanate from the remnants of, but until we end since we had ancient artifacts. At any rate, if you still have questions. Do you happen to have any questions? In that case, with your activation of this tower, my analysis of the ground, though hardly substantial, it is enough for me to. Which of these would you like? Oh. Fire and ice materia. I wish you all the best in the long journey that lies ahead of you. And remember, you're not in this alone. Should you require assistance, just ask. Fajnie.
No i fajniej spierdalaj. Summon Entity Titan. Dobra, potem sobie to sprawdzimy. No tego jest sporo w tym momencie, się pojawi teraz. Grassland's Region Intel Level 1. No i pięknie. Moment, żeby zasejwować i podziękować. Dziękuję bardzo. Było pięknie, było fantastycznie. No, co mam wam powiedzieć? Gra mi się przefenomenalnie. No, tyle ode mnie. Pa, pa.